pod nogami, twardy grunt, trafiam prosto w punkt. Poszerzam swoją przestrzeń, jutro musi być lepsze. Nie ma zabawy bez ryzyka, łapię za rogi byka. Nie chcę spadać jak ikar, kiedy nieba dotykam. Ulica, ona jest we mnie. I osiedle, szary na skórze, zwierzęcy instynkt w ludzkiej naturze. Przetrwałem już niejedną burzę, raz na dole, raz na górze. Potem jadę w nowej furze, przelewy robię w biurze. W eleganckim garniturze, topy roku kruszę. Wyzwalam swoją duszę, suki tańczą na róże. Jak w literaturze, w jedną twą, jak mały książę. Do czegoś dążę, między planetami krążę. Idę tu po złoty krążek. Witam ciepłe kraje, ja zarabiam, nie wydaję. Znowu ucieka nam czas, a żyje się tylko raz. Wszystko przyjdzie z czasem, willa, dziki basen. Tylko bądź cierpliwy, jeszcze chwila i lecimy. Więc ogarnij plany, many, many, many. O coś więcej gramy i dlatego wygrywamy. Siemanko wszystkim, mam nadzieję, że doskonale wiecie, w jakim miejscu się znajdujemy. Jeżeli myślicie, że zabierzemy was na kolejną przygodę pod tytułem karpie 20 kilo, kilkanaście sztuk na bardzo drogim jeziorze, to się pomylicie, bo zabierzemy was w centrum Warszawy, zabierzemy was w najróżniejsze jeziorka, Starorzecza, Glinianki, miejsca w stolicy, których zapewne 90% was nigdy nie widziało, a nawet nie słyszało. Myślę, że będzie dużo zabawy. Na wstępie mogę wam powiedzieć, że za wiele ryb nie będzie, ale postaramy się zrobić coś dla was. Musimy się spieszyć, bo jak widzicie, zaczął padać deszcz. Dosłownie mieliśmy cały dzień słońce. Kogoś chyba przywiózł deszcz z Krakowa. Co wam mogę powiedzieć? Mogliśmy się wybrać na niejedną komercję albo zupełnie inną wodę, gdzie zaczęlibyśmy przygodę od wielkich ryb, ale chcieliśmy zrobić dla was coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Pokazać wam, że można łowić ryby w mieście, można łowić w każdych warunkach. Jeżeli tak naprawdę przyłożycie się do tego, odpowiednio dobierzecie sprzęt, możecie wyskoczyć na szybką nockę, nawet w centrum miasta i spróbować złowić, może niekoniecznie wielkiego karpia, ale jakże wartościowego, takiego jak dla mnie warszawskiego. Łowienie pod domem to jest coś, co kocham i dlatego w tym odcinku zabiorę was do mojego świata, gdzie zobaczycie, mam nadzieję, nie jedną rybę. I takie właśnie miejskie klimaty. Puszczamy go, popada. Skorzystamy z tej okazji, że pada deszcz i zrobiła nam się pogoda dość ciężka. Pokrótce przedstawię wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wody, na których będziemy się tutaj poruszać, na której aktualnie się znajdujemy. Bo wydaje mi się, że też warto po prostu jest zaczerpnąć sobie takiej troszeczkę historii, gdzie w ogóle dowiadując się tak naprawdę o wodach, na którym przyjdzie nam łowić, warto dowiedzieć się wcześniej, ile mniej więcej lat mają zbiorniki, jakie mają dno, jakie mają głębokości. Bardzo wiele na początku mówi nam, na przykład tak jak tutaj, zaczynając od Cietrzewi, gdzie po prostu są to glinianki, które wiele, wiele lat temu były poszczególnymi wyrobiskami i dopiero w późniejszym terminie zostały zalane i one gdzieś tam zawsze były poniekąd zarybiane. Ja dokładnie pamiętam te glinianki, łowiłem tutaj, może niekoniecznie karpie, łowiłem tutaj na spławik i zwyczajną metodą federową i łowiłem na dalszym stawie, nie na tym, na którym aktualnie się znajdujemy, to jest największy. Łowiłem na tym z bardzo takim podłużnym cyplem wychodzącym do połowy wody, łowiłem tam liny i za każdym razem gdzieś po prostu te zbiorniki się tutaj przewijały. I te karpie na pewno jeszcze te stare na 100% zostały, bo są tu ryby wyjmowane w granicach 14-16 kg. Niestety pozdrawiamy Arka z Booking Fisha, ale nie mogę teraz odbierać. No i sytuacja jest taka, że między innymi, tak jak tutaj mamy gliniankę, jest to woda, która aktualnie jest pod władaniem
stowarzyszenia i nie jest to normalna licencjowana woda PZW. Jedyne, czego tutaj potrzebujemy, to potrzebujemy numeru. Numer karty jest potrzebny i osobne zezwolenie. Tutaj można bezpośrednio wykupić je w stowarzyszeniu i może od przyszłego roku, od 2021, także w iCarpie, więc temat jeszcze zobaczymy, jak się to rozwinie, ale bardzo możliwe, że będzie można sobie takie dodatkowe zezwolenie wykupić i przyjechać na nockę, złowić po prostu karpia. Tak jak wcześniej wspomniałem, pokrótce, są to glinianki. Glinianki dość głębokie, ponieważ tutaj w najgłębszym miejscu mamy około 10 metrów, czyli można powiedzieć, jak na nasze normy warszawskie, bardzo głęboki akwen, bym nawet powiedział. A to za chwileczkę też wrócę i powiem dlaczego. No i mamy tutaj sytuację taką, że łowimy dość płytko przy brzegach, ewentualnie zaraz na zejściu na 5-6 metrów, czyli tak jak wcześniej mówiłem, właśnie jest to typowa glinianka, tak jak po prostu się łowi na większości z glinianek. Jeżeli chodzi o umiejscowienie tego zbiornika, jest on na Ursusie, w okolicach, Ursus Włochy można powiedzieć bardziej nawet. No i jeżeli chodzi o to, no to tutaj mamy, jesteśmy troszeczkę oddaleni od centrum, ale też mamy świetny dojazd, ponieważ mamy eskę, czy po prostu jakieś trasy dwupasmówki i tutaj szybciutko się dojeżdża, chociażby nawet z Zajkarpia mamy dosłownie 5 minut, więc można fajnie się przemieszczać. Kolejny akwen, który chciałbym poruszyć, to jest już we wcześniej wspomnianym iCarpiu, dosłownie obok naszego sklepu, 100 metrów w linii prostej, nawet 50, z tego co widzę. Mamy też glinianki, to są glinianki szczęśliwickie i tam historia jest troszeczkę inna, ponieważ chociażby nawet tam będziemy nagrywali, mamy wielką górkę, która jest aktualnie takim stokiem, można powiedzieć, że tam ludzie sobie trenują, zjeżdżają na desce czy na nartach i ta górka jest zrobiona, co ciekawe, ze śmieci. Kiedyś było tam wysypisko śmieci i po prostu taka górka tam powstała i ona sobie tam jest. Nie wiem, jak dokładnie tam funkcjonuje, że to się wszystko trzyma. Aż tak nie jestem obeznany i to też jest glinianka, charakterystyka bardzo podobna jak tutaj. Wydaje mi się, że jest troszeczkę większa, ponieważ mamy tam dwie główne części, które są połączone, one potem były sztucznym kanałem, ten kanał był dorobiony i tak naprawdę teraz te glinianki tworzą jedną wielką całość. Gdzie jeszcze usiądziemy? Zobaczymy. Na razie nie będę też za wiele o tym mówił. Kolejnym naszym przystankiem będzie Jeziorko Czerniakowskie. No tutaj woda doskonale mi znana. Z tego, co się orientuję, oficjalnie złowioną największą rybą w Warszawie i na terenie Warszawy jest właśnie karp, którego tam złowiłem, on miał 18-400, nie pamiętam już dokładnie, to było 2 lata temu. No i tutaj mamy już do czynienia z, można powiedzieć, z takim starym starorzeczem, ponieważ Jeziorko Czerniakowskie jest typową podłużną wodą, charakterystyczną dla typowych starorzecz, co tak naprawdę dla naszych właśnie mazowieckich wód jest bardzo typowe, ponieważ mamy tutaj głównie starorzecza i głównie ja też po takich wodach się poruszałem. Nie mówię, że ja nie omijałem glinianek, ale większość moich wód, które obławiałem tutaj w Warszawie czy pod Warszawą, to są właśnie starorzecza. No i Jeziorko Czerniakowskie takie jest, charakterystyka jego jest, tak jak wcześniej wspomniałem, podłużna. Wahania wody teraz są dość spore. Klasyka starorzecza. Na środku mamy głęboko, po bokach płyce i wypłyca się i całkowite wyjście do góry, więc można powiedzieć, tak jak w większości przypadków. Z tym, że tutaj Jeziorko Czerniakowskie jest już od kilku lat w bardzo, można powiedzieć, ciekawej i nieciekawej sytuacji, dlatego że zaczęły się tam przebudowy, wszystko zaczęło się ładnie robić, tak jak tutaj między innymi parę milionów zostało wstawione w renowację, wrzucone w renowację w nie tyle sam zbiornik, co jego okolice. No i ale zrobili prawą stronę całkowitym rezerwatem. Podejrzewam, że może być to spowodowane tym, iż niebawem zaczną się tam budować zamknięte osiedla, bo to się już dzieje na lewej stronie, ja to mówiłem chłopakom kilka lat temu. Co jest nie do końca dobre, no bo to jakby dojście będzie bardzo mocno ograniczone. Ryby tam są, ryby są piękne, ryby są ciężkie do złowienia, tak jak to na starorzeczach. No ale jak się jedzie lewa strona, a nasza magiczna prawa strona jest całkowicie niedostępna. Nie wiadomo z jakich przyczyn. No, najgorsze w tym wszystkim jest to, że nam wędkarzom, karpiarzom zabrania się tam łowić, a normalni ludzie, którzy rzucają butelkami, śmiecą, normalnie mogą pływać tam łódkami, mogą siedzieć na brzegu i po prostu niszczyć tak naprawdę ten niby rezerwat, co jest dla mnie rzeczą niewytłumaczalną do końca, nie jestem w stanie po prostu tego wytłumaczyć. Jeszcze akwen, który warto jest wymienić. No to tutaj mówimy o potoku, no już rozmawialiśmy tutaj wcześniej, że jeżeli chodzi o ten zbiornik, ja miałem znajomych, którzy tam łowili karpie, ale w danej chwili wydaje mi się, że można tam spróbować łowić z powierzchni. Spróbujemy sobie tam troszkę polatać z jakimś chlebem. Nie wiem, czy to do końca będzie dobry pomysł, zobaczymy, jaka będzie pogoda i może uda się coś złowić. No generalnie są to zbiorniki dość ciężkie do obłowienia, ale jak się przyłożymy, to myślę, że może coś z tego wyjść. No i tutaj takim oczkiem w moim głowie to jest wedel, czyli
To samo tutaj mówimy o starym Starorzeczu, Jeziorko Kamienkowskie. Śmieję się, że to jest Wedel, ponieważ jest tam na pewno doskonale wszystkim wam znana fabryka czekolady. Myślę, że kto nie zna Wedla, niech tutaj pierwszy wrzuci komentarz, bo chyba każdy kiedyś próbował albo chociaż zna tę firmę. No i tam jest fabryka prawdziwego Wedla. Jest to praktycznie w Warszawie na praskiej stronie. No i tutaj mamy do czynienia już z też dość potężnym zbiornikiem, on ma około kilometr długości, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to właśnie Starorzecze. Ciężka woda, woda położona w takiej dzielnicy, można powiedzieć, bardzo specyficznej i ciekawej, można się tam wszystkiego spodziewać. Zdarzało mi się budzić, gdzie nade mną stali ludzie, dziwni ludzie, i się patrzyli po prostu, co robię. No i tutaj też pokładam wielkie nadzieje, też nęcimy tą miejscówkę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno klimat jest niesamowity, ponieważ za chwileczkę za plecami mamy Wisłę, Porty Praskie, Stadion Narodowy, Wedel, a także Dworzec Wschodni, więc mówimy tutaj o łowieniu naprawdę w typowym mieście. I tak na sam koniec końców woda, która też jest bardzo mocno niedoceniona. Jest to oczywiście nasz Balaton Gocławski i tutaj mamy do czynienia z dwa zbiorniki, jest jezioro Gocławskie, i gdzie też ładne karpie kiedyś pływały, co teraz pływa, nie wiem, bo tam nie łowię. Znajomi tam fajne ryby widzieli. No i tutaj mówimy właśnie o tym Balatonie, który tak naprawdę, no, największe nadzieje mam, jeżeli chodzi o złowienie jakiejkolwiek ryby z powierzchni, ponieważ bardzo często ludzie tam karmią kaczki chlebem i możemy tam najzwyczajniej w świecie pójść i spróbować złowić jakiegokolwiek karpia z powierzchni. Raczej nie będziemy robili tam nocy, bo tak jak mówię, okolica jest średnio przyjazna, może być tam bardzo różnie w nocy. Też w środku tygodnia może być spoko, ale spróbujemy się skupić na innych zbiornikach w nocy, ponieważ mamy większe prawdopodobieństwo złowienia tam ryby, a tutaj na Balatonie myślę, że sobie zakończymy albo po prostu wyskoczymy i zrobimy sobie szybki dzionek w pogoni za chlebem. W okolicy jest też fajny Chińczyk, może coś sobie też zjemy. I tak wygląda mniej więcej plus minus łowienie na warszawskich zbiornikach, typowo parkowych, można powiedzieć. Mam nadzieję, że uda nam się coś złowić, że cokolwiek trafimy, no bo to nie jest najprostsze łowienie, tak jak widzicie. Jeżeli chodzi o mnie, to u mnie sprawa jest jak najprostsza. Ja po prostu muszę mieć wszystko spakowane dosłownie w jak najmniejszym elemencie, aby jak najszybciej poruszać się pomiędzy swoimi łowiskami. Jeżeli mam do wyboru matę, biorę sobie najprostszą, szybko składaną, do tego jeszcze wiaderko na wodę, żeby to mi się wszystko fajnie pomieściło. Zwijam w jedną całość, podczepiam po plecak i mogę się poruszać z takim plecakiem nawet do kilometra, a nawet jeszcze dalej, bez potrzeby używania taczki. Co dla mnie jest świetnym wyborem, bo tak jak wcześniej wspomniałem, ja po prostu chcę być mobilny, chcę przemieszczać się szybko z miejscówki na miejscówkę, ewentualnie zrobić szybką nockę. A jeżeli już uda mi się złowić karpia, wyciągam sobie taką matę. W środku mam wiaderko na wodę i tak naprawdę nic mi więcej oprócz slinga do szczęścia nie potrzeba.
wtorek, 10 rano. Naszą przygodę z gniankami na Cietrzewach praktycznie już możemy powiedzieć, że kończymy. No ale nie sposób tutaj powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło, dlatego że tak naprawdę dostaliśmy tutaj zaproszenie od Daniela na jego miejscówkę. On tą miejscówkę tutaj nam przygotowywał. No i jak widać tutaj po tej ostatniej nocy przygotował całkiem fajnie, ale po kolei. Przyjechaliśmy tutaj na szybciutko w niedzielę dosłownie przygotować się jeszcze przed przyjazdem Pawła, gdzie udało nam się tak naprawdę zrobić 3 albo 4 brania. Niestety Daniel stracił całkiem fajną rybę w drzewie po prawej stronie w zaczepach, tam gdzie wyjął w tej nocy ostatniej całkiem fajną, ale o tym za chwilkę też dojdziemy. Chwilę później ja miałem leszcza oraz zrobiłem też 2 branie karpiowe, gdzie jedna ryba była bardzo podobna, tak jak u kokosza, a druga była troszeczkę większa, którą zapewne też już mieliście okazję zobaczyć. Co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, zaczęło się wszystko koło południa. Wystartowaliśmy miejscówki, tak jak mówię, mieliśmy już przygotowane przez Daniela, więc plus minus wiedzieliśmy, gdzie też my chcemy łowić i gdzie ma łowić kokosz. Tak więc udało się tutaj plan wykonać w 100%, przygotowaliśmy wszystko, wędki powywoziliśmy. No i troszeczkę pogoda nam się na sam koniec dnia popsuła, ale tak naprawdę nie miało to najmniejszego znaczenia z tego powodu, że odwiedzili nas chłopaki i było całkiem śmiesznie. Wjechały placki, była dobra impreza, zakończyła się koło godziny 11. No i wtedy też zaczęły się brania, zaczęły się leszcze. U Daniela potężna łopata. Jak zapewne już możecie się domyślać, tutaj nie tylko są karpie, ale też jest ogrom innej ryby, całkiem fajnej, całkiem przyzwoitej. Nie tylko leszcz, jest też lin, karaś złocisty, co jest warte zauważenia, ponieważ w dzisiejszych czasach to już nie jest tak często spotykana ryba. Jest też szczupak, okoń. Jak na każdej takiej wodzie drapieżnik też musi być, aby regulował po prostu populację białorybu. No i dalej, przechodząc już do nocy, chyba było, nie pamiętam, w pół do drugiej albo w pół do trzeciej. Dokładnie ta sama godzina, co u mnie przy tej mojej największej rybie. Mamy branie u Daniela. Daniel stoczył dość długą walkę tutaj w wodzie, ponieważ ryby czują zaraz przy brzegu głębokość i cały czas bardzo, bardzo mocno chodzą. No i wynikiem tego była piękna ryba, piękny pełnouski, nie wiem ile, w granicach 10-11 kg. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, bardzo ładna ryba. Wylądowała w podbieraku, w momencie, w którym wylądowała w podbieraku, u Pawła nastąpił strzał, piękna rola. Myśleliśmy, że gdzieś ryba się po prostu zaczepiła o żyłki, no bo tutaj stanowisko mieliśmy dość ciężkie technicznie. 6 wędek tutaj upchać, to było coś, ale się udało. I jest druga ryba, co tak naprawdę mnie niesamowicie cieszy, ponieważ sam osobiście tej nocy byłem bez brania, oprócz jednego leszcza, którego też złowiłem, ale bez brania karpiowego, ale bardzo się cieszę, bo i Daniel fajnie spunktował rybę, bo wcześniej ją stracił, a druga sprawa, Paweł złowił swojego pierwszego warszawskiego karpia, co też jest bardzo fajne, no bo o to tutaj chodzi, łowimy typowo w mieście. Tak jak powiedziałem, ta przygoda z tą wodą dobiegła końca. Dosłownie za 5 minut się pakujemy, wyjmujemy wędki, jedziemy do e-karpie się troszeczkę ogarnąć i zanęcić kolejne miejscówki, a wieczorem siadamy już na następnym zbiorniku, który leży dosłownie 100 metrów od naszego sklepu. Tak więc lecimy i za chwilę się widzimy. Chłopaki, jak widać, jeszcze suszą namiocik pod sklepem. Jesteśmy na miejscówce, już przeszliśmy z Pawłem jeziorko. No niestety, szczęście, nieszczęście jest takie, że nasza miejscówka dosłownie przed chwilą została zajęta i to przez naszego znajomego, tak więc zmieniamy miejsce, troszeczkę kolejność pozmieniamy i w dniu dzisiejszym zobaczycie jeszcze jeziorko Czerniakowskie. Musimy się spieszyć, bo mamy kawałek, chcemy jeszcze zanęcić kamionek i umyć się. To jest chyba najważniejsze w danej chwili po takiej nocy. Bo jeden to tak naprawdę... Dobra.
Czas operacyjny mi się wydaje jest 12:10, więc myślę, że około 13:00-13:30 wyjedziemy, nie? I myślę, że to będzie spoko. Tym bardziej, że musimy jeszcze ponton przenieść. Właśnie, młody, a powiedz mi, tam nie ma miejsca pod mostem, żeby usiąść, nie? Zalane jest, nie usiądziemy tam. Raczej nie usiądziesz. Aha, no to... No to lipa. To pewnie usiądziemy na betonach, a wędki może z lewej. No zobaczymy, nie? Jak tam będzie. A wędki gdzieś tam da radę postawić z lewej strony? Nie da rady. Z lewej? No. Bliżej przystani? No. Bez problemu. Ale przy betonie. Ale nie ma możliwości. Mi chodzi o beton. Nie, przy betonie to od prawej przy moście też. Chyba, że na hardcore. Ja tam lubię hardcore, a ty? Dobra. No to... Dobra, myjemy się, pijemy. Jeszcze coś zjeść trzeba. No trzeba coś zjeść jeszcze. Dobra. No już się ogarnęliśmy. Dosłownie zajęło nam to pół godziny. Jest po godzinie 13. Mamy delikatnie po pierwszej, tak więc... Zwijamy się. Dosłownie 15 minut będziemy jechali na Jeziorko Kamiankowskie. I tam zobaczycie bardzo fajny klimacik. Piękne miejsce położone obok fabryki Wedla i Stadionu Narodowego. Lecimy. Cutaways. Mike LV. I done wasted enough of my time. I'ma need that back. Yeah, time after time with the I've been wrong out of line like I don't read the signs. I'm so done with the lies. That's why. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda fabryka Wedla, to właśnie się tu znajdujemy. Dosłownie parking, można powiedzieć, dla pracowników i jedyne takie miejsce, gdzie bliżej można podjechać. Bo cała woda jest ciężko dostępna i no, tak naprawdę my będziemy tutaj używać taczek. Zobaczcie, jak to wygląda. No i akcesoria też są w sumie. Zeróweczka, przyda się w taki upał. Kokos jest na diecie, więc jemy tylko sandbajcy. No, zobacz, jaki Wedel jedzie fajny. Ludki w AMG. A, no i w ogóle jest aktualnie trwa przebudowa tutaj, tej prawej części. Jest też będziecie mogli to sobie zobaczyć. To jest już taki typowo miejski klimat. I mnóstwo grążeli. Jak zobaczycie tą wodę, zapewne podejrzewam, że wielu z was nawet sobie nie zdawało sprawy, że w Warszawie mogą być takie akweny. Czujesz zapach? Czuć czekoladę, jak tylko się wjedzie, nie? Tutaj jak siedzimy, to jest zawsze gastro straszne. I zobaczcie, jak wygląda woda, nie? Wiele osób by nawet sobie nie zdawało sprawy z tego, jakie miejscówki mogą być praktycznie w centrum Warszawy, nie? I tu są karpie, to są ładne karpie, są to szamury. Zobaczcie, jak jest zarośnięta woda, jakie są grążele. Przeważnie jak siadam ja tutaj, to siadam albo tutaj, ponieważ jest najlepszy dojazd z tej strony i łowię naprzeciwko wyspy, albo z drugiej strony na sam końcu cypla. Z racji tego, że teraz nagrywamy, też sprawdzimy troszeczkę inną miejscówkę. No i już teraz widzę, że dobrze, że dzisiaj tutaj nie siedzimy, bo wiatr jest totalnie w drugą stronę, więc wiecie, jak jest z wiatrem. Woda ma około 900 metrów, kilometr, więc no, może nie powinno mieć aż takiego dużego znaczenia, aczkolwiek no, ta ryba nieraz przemieszcza się tym wiatrem. Mamy nadzieję, że jutro jak tu usiądziemy, po prostu się to zmieści. Idziemy nęcić i podziwiajcie uroki tego parku. Czarny punkt, potopili się ludzie, ale pachnie. Będziemy siedzieć na samej końcówce, w zasadzie w bardzo ruchliwym miejscu. Będziemy mieli nad głowami autobusy, samochody. Sam koniec zbiornika, w zasadzie to jest tutaj taka zatoczka, można powiedzieć. Też to miejsce wybrałem z tego powodu, ono ja je w ogóle tutaj już nęciłem, ono jest tutaj nęcone 2 tygodnie. Wybrałem je z tego powodu, że ostatnimi czasy, jak rozmawiałem z miejscowymi, to głównie ryba się tutaj właśnie grupowała. I będziemy siedzieli w tej zatoce, centralnie tutaj. Tutaj no, oni też tutaj nęcą, bardzo często tu siedzą. Czy tutaj pod drzewami z prawej strony, czy też tam z lewej. No i mamy około metra głębokości, więc ta ryba tutaj powinna być. I ona często tutaj po prostu jest, tu ma najwięcej spokoju tak naprawdę, bo z drugiej strony, ja kiedyś całkowicie z drugiej części zbiornika, też kilkanaście lat temu, łowiłem piękne bolenie. Tam jest dosłownie nieraz pół metra przy mostku. Bolenie też to są właśnie. No i tu jest, tam będziemy siedzieli, na tym miejscu. No to jest też jedno z takich miejsc na zatoce, gdzie po prostu mamy w miarę możliwość wyholowania ryby do brzegu, bo wszędzie tutaj zobacz, jakie są grążele, nie? To wszędzie jest mniej więcej pas taki 5-10 metrów grążeli, a w tamtej naszej miejscówce zobacz, jest wyrwana miejscówka i tak naprawdę jest szansa podebrać jakkolwiek rybę, nie? Bo wszędzie indziej jest to dość ciężkie to zrobione. No, więc można w ogóle tu chwilę
Właśnie po to też wziąłem to piwo, żebyśmy sobie chwilę postali, popatrzyli. Może będzie je widać, mogą być też spławy widoczne. Tu, tam jest Narodowy? Tak, to jest Narodowy Stadion. Tu mamy fabrykę Wedla, z drugiej strony jest stadion. A tu w ogóle zaraz zobaczysz, jak fajnie centrum będzie widać. Grown man, how I'm moving with the rock. Y'all swine, how you moving with the ops? Self-made, how I be up in the shop. Stay paid, I don't care about the props. Praise God, change ways. Never been just about a payday. Glow up, then it turn into a melee. Coming down, so they hollering out, mayday. Yeah, if you doing this for dollar signs, odds you are out of line. Yeah, pay attention to the product line before that is modified. Yeah, eyes up on the bottom line before you are out of time. Yeah. Out of body, moving me so out of mind. I can see through all the jealousy. Can't compare to all the pedigree. They saying and sending, but all I'm seeing is jokes. They never wanting to smoke, they feeling it in their throat. Only a matter of time, we're gonna see them all choke. Unravel the sun rattles, the enemy folk. 14 godzina, miejscówki podsypane. Dosłownie 4-5 gaści stanęliśmy z lewej i z prawej strony grążeli. Mam nadzieję, że to było widać. Lecimy na jeziorko, zobaczymy, gdzie usiądziemy. Mamy jakiś tam swój wstępny plan, chłopaki siedzieli jeszcze przed nami, nic nie złowili, więc zobaczymy, nie? Może nam się poszczęści. Jesteśmy już na miejscówce. Jak widać, miejsce nie jest łatwe, bo mamy aktualnie kąpiących się. A to jest normalne, latem po prostu ludzie skaczą z tego mostu. I no i tak tutaj po prostu jest. A tu i tak jest jak na środek tygodnia. Klapkami rzucają. Akurat tak jak nawet na środek tygodnia jest całkiem spoko, bo w weekend to wszystko jest zawalone. No i to są głównie nasze miejscówki. No stąd złowiłem to największą rybę. Największa ryba została złowiona właśnie z tego obszaru. Nie będę tutaj dokładnie wskazywał palcem, sami musicie sobie rozkminić, jak ktoś będzie chciał przyjechać. No ale takie łowienie, pod mostem dosłownie, nie wiem, czy właśnie nie rozbijemy się w tym miejscu, dlatego że stamtąd we dwóch możemy iść dość ciężko, a na przystani nie możemy aktualnie łowić, więc najprawdopodobniej rozbijemy się w tym miejscu. No tylko trzeba będzie poczekać ze stawami, bo jak oni tu skaczą z tego mostu, to wiesz, będą po prostu pożywać pływać. To jest ta część z lewej strony, na której możemy łowić, czyli tak naprawdę część legalna, tutaj wystarczy mieć tylko kartę, nie musisz mieć nawet wykupionego zezwolenia. A druga strona to jest cały rezerwat, tak naprawdę. I ten rezerwat jest całkowicie nie do łowienia, jest całkowity zakaz łowienia. Ale to tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o logikę tego przepisu i jakby zakazu, ja go nie rozumiem, dlatego że wszyscy inni, z całym szacunkiem do ludzi z zagranicy, ale dzieją się tam po prostu straszne sceny. My nawet sprzątamy, młody bardzo często, młody generalnie mieszka w tamtych blokach i on tu bardzo często przychodzi, sam sprząta po nich, nawet głośniki i krzesła ostatnio wyjmowaliśmy. No a wędkarze czy tam karpiarze, obojętnie, nie możemy tam łowić, to jest tak naprawdę śmieszne. Posłuchajcie, temat jest taki, startowaliśmy na Cietrzewiach, używaliśmy łódki zdalnie sterowanej tylko i wyłącznie dlatego, że chcieliśmy zachować ciszę, aby łowienie było typowo punktowe. Poza tym tam zaraz to jest typowa glinianka, gdzie zaraz po wejściu do wody mieliśmy dosłownie 2-3 metry głębokości, a dalej skarpa do 5. Dlatego używaliśmy łódki. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna, będziemy używali pontonu i tylko i wyłącznie... O, ktoś właśnie skoczył z mostu. I tylko i wyłącznie z tego powodu, że chcemy bardzo precyzyjnie położyć zestawy pod drugim brzegiem. Można to zrobić rzutowo, ale my to zrobimy z pontonu, dlatego że ja holując tą rybę powyżej 18 kg na jesieni, ona po prostu łowiąc z przystani, wyjechała mi w tę grążelę, na 3 razy była zapleciona i wjechała pod most. Pod mostem most był niedawno, to jest w miarę nowa tutaj u góry konstrukcja, bo była renowacja i na dole mamy pełno prętów, różnych głazów, kamieni. Dosłownie wszystko leciało, gruz cały leciał też pod wodę, więc tu jest dość dużo zaczepów i właśnie tylko i wyłącznie dlatego użyjemy tutaj pontonu. Można tutaj pływać, można łowić ze środka pływającego, tylko trzeba zachować oczywiście pełną ostrożność, pamiętajcie o kamizelce i tyle. No, spróbujemy. W nocy też fajny klimacik, bo to wszystko się świeci. No i wydaje mi się, że rozstawimy się po prostu tutaj pod mostem, ale zobaczymy najpierw, jaka tam jest głębokość i jak się odsuniły miejscówki.
wyglądają bardzo sympatycznie. Co innego mam zrobić, jak jako pierwszy zobaczyć mini mikrony. Bardzo fajnie, bardzo fajny design. Bardzo mi się podoba przede wszystkim to, że są małe i mają bardzo wysokie ułożenie wędki, dzięki temu tak naprawdę nawet tutaj na miejscówce, gdzie będę łowił dość mocno pod kątem prawym kijem w stronę mostu, nie muszę zakładać snack barów, bo ta góra jest dość wysoka i wydaje mi się, że może być to fajną opcją, żeby po prostu wędka nie spadała nam z sygnalizatorów, jak to ma często po prostu miejsce przy łowieniu na sztywno w tego typu warunkach. No z wielką chęcią przetestuję te mini mikronki. Z tego, co mi się nawet wydaje, w Polsce jeszcze ich normalnie nie ma. Bardzo fajny dźwięk, widzę, że jest i głośność, czułość i ton. Czego więcej potrzeba na takie szybkie wypady, jeżeli jeszcze to jest dobra cena w stosunku do fajnej jakości, z wielką chęcią to sprawdzę. Jesteśmy już na miejscówce. Tak naprawdę, znając mojego farta, i to jest dosłownie standard w każdej mojej wyprawie, zawsze coś się musi wydarzyć. Począwszy od Szczęśliwic, gdzie na samym początku całą wodę obeszliśmy dookoła i okazało się, że na jednym jedynym stanowisku, które nęciłem od 2 tygodni, akurat jest zajęte. No to już zdążyłem się przyzwyczaić do takich rzeczy. Druga sprawa jest taka, przyjechaliśmy na Jeziorko Czerniakowskie, zmieniliśmy trochę plan, przychodzimy na miejsce, które było też nęcone. W jednym jedynym miejscu akurat dziewczyny się opalały, więc tutaj szczęścia, może to jakiś znak, nie wiadomo. Szczęścia ciąg dalszy, ale dogadaliśmy się z nimi, 2 godziny posiedziały, poopalały się i tak naprawdę przyjechaliśmy sobie tutaj taczkami, przeorganizowaliśmy jeszcze sobie wszystko w samochodach na następne wyprawy. Przejechaliśmy, jesteśmy na miejscówce dosłownie. Od mostu jesteśmy oddaleni jakieś 20-30 metrów w linii prostej. No i czekamy do wieczora, no bo zapewne większość z Was wie, jeżeli chodzi o łowienie w mieście, jeżeli chodzi o takie miejscówki, które są dość często oblegane, to po prostu trzeba poczekać do wieczora, bo tutaj jest mnóstwo pływających, skaczących ludzi z mostu i tak dalej, i tak dalej. Rozkładamy eksplorerki. Przy okazji świetny temat, dowiedziałem się od Pawła, że 3 składy RK z R-serii pasuje do tego, jakby zapakować sobie eksplorery, więc korzystam z tego i tak będę teraz przewoził teraz te kije na tym wyjeździe i zobaczymy. Do roboty, nie? Łowiąc wcześniej na gliniankach, tak naprawdę mieliśmy zupełnie inne łowienie, dlatego że łowiliśmy po naszej stronie, gdzie mieliśmy dość ostre spady. Postanowiłem tam użyć zestaw, tak naprawdę trochę z lenistwa, bo w 3/4 był to sztywniak, w 1/4 był to przypon typowo miękki, ale z drugiej strony, jak to wszystko sobie ładnie opadało z łódki zdalnie sterowanej, to właśnie też dobrze, że był to sztywniak i miałem tą pewność, że na pewno tam się nic nie ma prawa splątać. Druga sprawa jest taka, jesteśmy na jeziorku, będziemy łowili, wszystkie nasze zestawy będą pod drugim brzegiem, czyli będę łowił z wywózki, co daje mi tak naprawdę możliwość zawsze, kiedy łowię z wywózki, łowię na przypony miękkie tego typu. No to jest standardowo Slip D na troszeczkę mniejszym haczyku, nie daje za dużych haczyków. Slip D na bait flosie, na krętliczku, żeby to sobie wszystko ładnie blisko siebie się działo. Dociążyłem to, można powiedzieć, w 3/4 odległości, mniej więcej tak samo jak robię ze sztywniakami. Tutaj wszystko daje troszeczkę cięższy ciężarek, aby to sobie ładnie leżało na dnie. Mamy niestety tutaj bardzo dużą ilość drobnicy. Obawiam się, że też możemy mieć leszcze, dokładnie tak samo jak było na cietrzewiach. W dalszej części oczywiście całość jest w kamo. Założyłem tutaj 25, dlatego że już mając tutaj piękne ryby, one wszystkie wchodzą w grążele, wszystkie cały czas kołują. To jest dość mocna, bardzo często na samym początku siłowa walka, dlatego muszę mieć tą pewność, żeby ten zestaw był troszeczkę mocniejszy. I dalej już sobie tutaj całość zakańczam przedłużoną rurką antysplątaniową, akurat tutaj z serii Camo. I dlaczego moim zdaniem warto jest właśnie użyć tutaj tej przedłużonej rurki, to właśnie między innymi dlatego, że łowiąc na długi przypon z miękkiej plecionki, mam tą pewność, że przy tym elemencie, gdzie jest ciężarek, zobaczcie, gdyby ten element był 2 razy krótszy, a przeważnie takie właśnie są, to po prostu przy spadaniu, gdyby to było tutaj, mogłoby mi się to na pewno o wiele szybciej splątać. W momencie, kiedy mam wywózkę i łowię, pozwalam sobie łowić na bardzo neutralny zestaw z miękkiej plecionki, ten przedłużony ochraniacz daje mi jeszcze tą możliwość, że podczas spadania zestawu
zawsze ciężarek idzie pierwszy i zobaczcie, jak on odciąga od całej reszty naszego zestawu, między innymi ciężarka, który zatopi się delikatnie w namułek i to sobie ładnie wyjdzie. To daje im przede wszystkim gwarancję i ten komfort psychiczny, że kładąc zestaw jestem pewien w 100%, że on leży dobrze. I właśnie dlatego za każdym razem używam takich przedłużonych do miękkiej plecionki, przedłużonych ochraniaczy. Swoją drogą, cała seria Camo, ja już to wiele razy powtarzałem. Czy rybom się to podoba, czy nie? Mi się to strasznie podoba i nawet wiążąc taki zestaw tutaj nad wodą, o wiele bardziej mi się go lepiej wiąże. Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Epasos, Asha, la, Susus, Minerva, Ecobibus, I love it when you couscous. Aphrodite, Ventus, Chaos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Epasos, Asha, la, Susus, Minerva, Ecobibus, I love it when you couscous. Łowienie w takich miejscach, jak wam wcześniej wspomniałem, to jest bardzo fajny kontrast, bo łowiąc tak jak wcześniej, łowiliśmy pod głównie swoim brzegiem, gdzie mieliśmy spady, tak naprawdę wtedy możemy użyć nawet bez lidera swój dosłownie zestaw na samej strzałówce i wiemy, że wszystko będzie nam ładnie przylegało do dna. Raczej, jeżeli nie mamy czegoś po drodze, jakiegoś zaczepu, po czym nam się po prostu może ułożyć nasz zestaw końcowy, powinno wszystko wyglądać, być jak najbardziej ok. Sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, kiedy tak jak teraz siedzimy na jednym brzegu, łowimy pod drugim, który jest oddalony powiedzmy 60-70 metrów dalej. I właśnie w takich przypadkach stosuję lider, który nawet jeżeli będę chciał mieć mocniej napięty zestaw, tak jak tutaj w tym jednym konkretnym przypadku na moim lewym kiju, gdzie będę łowił pod drzewem, będę chciał, no raczej za dużego luzu mu tam nie dam. Zawsze taki lider pomoże i on delikatnie wszystko mi tutaj dociąży. No i dodatkowo jeszcze zakamufluję zestaw, co dla mnie też jest właśnie tym komfortem psychicznym, że miejsce, w którym będą poruszały się ryby, mogę wam nawet to pokazać, na tego typu spadzie na skarpie nie będzie równolegle do niego ułożony, tylko będzie delikatnie sobie osiadał i tak naprawdę ten obszar, który najbardziej mnie interesuje, czyli powiedzmy 2-3 metry, gdzie będę miał położony zestaw, po prostu tam nie będzie żadnej linki, nie będzie też strzałówki, tylko pierwszy, powiedzmy, odcinek metrowy, ja zawsze sobie odmierzam od barku do końca ręki, będzie delikatnie, fajnie leżał na dnie i będzie się kamuflował. Do tego oczywiście tutaj uzupełniłem wszystko w camo, w kropeczki, więc myślę, że jeżeli będzie ryba w tej okolicy, no to musi się coś wydarzyć. Trust is my friend or my foe. I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to Bambi. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're at the dick. Six legs, ballin' like dick. Told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Now they just been like friends. Remember way back, she was love. These bitches sneaky can't come. I got four off the one top. I remember. I sound dog food, no kibbles, just to get me some thrill. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chip. Surfing rock in the parking lot, my weed lighter than like the game bar block. I be on her mind like nonstop, yeah, had a cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends. The second's a couple of days, yeah, lost a lot to defend. This that shit got me upset. But at 8, then I found a leaf dog, yeah, I'm funky with side. 4-4, I'm a zombie. This a girl, but she want me. These white boys think I'm cocky. Poppin' straight like Mary Poppins. Yo, bitch, feel like a ice. Smokin' on killer, I don't call. No i po nocce, tak jak widzicie, woda bardzo żyzna. Widać tutaj ewidentnie, że raki jak nożem pocięły kulkę. Przypominam, że była tutaj 18, bezena orange. A teraz jest pociechany. Nocka przebiegła bardzo spokojnie. Niestety
Pomimo tego już mieliśmy bardzo dobry wiatr. Przeważnie jak tutaj wieje wszystko z rezerwatu z prawej strony, a mieliśmy do późnych godzin taki wiatr, oto tutaj brania są regularne. No niestety nie udało się, nawet leż tak naprawdę. Nie mieliśmy żadnych oznaków żerowania ryby. Obudziły nas dwie rzeczy. Spinigista na moim prawym zestawie i nie wiem co tutaj nagrywali od, nie wiem, chyba trzeciej czy czwartej nad ranem, można powiedzieć. Latał nad nami dron w lewo i w prawo wzdłuż mostu z jakimś samochodem, który co chwilę go przyspieszał. I tyle, co nas obudziło tak naprawdę. Nic więcej się nie wydarzyło. Pakujemy się, lecimy do iCarpia. Po drodze jeszcze coś wam fajnego pokażemy. No i mamy jakiś tam plan na cały dzień. Jak się wyrobimy ze wszystkim, to siadamy już na Szczęśliwicach docelowo. Zobaczymy, chłopaki też spędzili nockę, więc zapewne w iCarpiu dowiemy się, jak im poszło. No i co, dalej jest już tylko zasiadka na Szczęśliwicach i jutro już ostatnia woda. Za chwileczkę lecimy jeszcze w jedno miejsce i zobaczycie, gdzie oprócz jezior naszych warszawskich mogą być jeszcze karpie. Pokażemy wam nietypowe zjawisko. My będziemy w centrum handlowym, gdzie tak naprawdę pływają karpie. Jeżeli ogarniacie się w Rapsach, sklep Serum i JWP, Eros, jeżeli coś to wam mówi i ogarniacie się w temacie, to na pewno wiecie, gdzie jesteśmy i zobaczcie za chwilę, zobaczycie fajny temat. Niestety aktualnie widzę, z tego co widzę, same kojce się znajdują, ale kiedyś tu pływały fajne karpie takie, nawet po 5 kg. Warszawa to karpie. Odświeżyliśmy dosłownie, kurde, nie mogę wyjść jaja, umyliśmy się w iCarpiu, lecimy teraz przez Park Szczęśliwicki, zobaczymy jak tam nasza miejscówka wczoraj była zajęta, mam nadzieję, że dziś nie będzie. Łukasz nic nie złowił, ten nasz znajomy, który siedział na naszym miejscu, miał jedno branie, ale stracił tą rybę w kładkach, bo tutaj są takie kładki, żeby ptaszki sobie siedziały, miały spokój po prostu na wodzie. Idziemy zobaczyć miejscówkę i ostatni raz widzicie mnie w tym filmie z taką czupryną i może taką brodą, bo mam znajomego, który robi się na barbera i może coś z tym zrobi. Oczywiście moja broda to jest jakby w gówno zapałek nawtykał, ale może coś uratuje. Idziemy. I tutaj zaczniemy dzisiaj przedostatnią nockę. Ciekawy jestem, coś się uda złowić. Tak przy okazji nie, możecie zaobserwować pierwszą edycję koszulek Warsaw Carp Army WCA z 2009 roku. Jest taka mała stawka historii. A, i to jest, tam jest ta kładka, w którą stracił tą rybę, nie? Co? Bierzemy to? Chodź, zapytamy, czy mamy karpie. Magda się ucieszy z prezentu, bo był czas, w którym mieliśmy jeszcze przygotować się, jesteśmy wcześniej. Idziemy zmienić troszeczkę twarz. Jesteśmy świeżutko po ostrzeżeniu. Marcin mi ogarnął, uczy się, więc do kogo innego miałem pójść, jak nie do ziomka. No i co, lodziki? I wracamy na Szczęśliwice. Musimy auto przestawić, Bartu nas goni. Zostawiliśmy całe wejście. Klienci nie mają jak chodzić. A pewnie zwykle dowali masa. Masa! Co tam mamy? Co tam mamy? Co tam mamy? Co ja wiem, co ja ci będę mówił? Pomarańczową ścianę, nie? W sensie jedyne akcesoria, które się nie rozginają, to...
Kolejny raz szybkie przepakowanko. Znowu mamy do pokonania, nie wiem, z 500 metrów. Tym razem mamy kawałeczek do zrobienia. To są dwie ostatnie wody, to już są takie tematy, gdzie musimy się kawałeczek przeprawić tymi taczkami. I wjeżdżamy na miejscóweczkę. Zdajcie nam jeszcze chwilę na przepakowanie się i idziemy. Miejscówka zanęcona, wczoraj jakaś tam ryba podobno była, więc no mamy nadzieję, że coś się wydarzy, bo jak sami widzicie, nie jest lekko i złowić tutaj karpia o tej porze jest no naprawdę nie lada wyczynem, no ale musimy. Przedostatnia nocka, zamykamy sklep. 18:16, ostatni klient wyszedł. Młody, zaraz ci wywali taczkę. Lecimy, chodźcie. Out of slavery, 9 to 5, grinders drive. Fucking nigga, pay me less. And pay my bills at minimal, but see you pay me stress. Doing this, doing that. Złotówa, nie bierzcie złotów w Warszawie, tylko Uber. Poważnie, panie wychodzi. I nie nasuwacie się. Jakie to życie jest złe, skutne. Ty, ale ja naprawdę z fryzury sobie całą rozwalę. Człowiek poszedł do barbera, żeby się ogarnąć. Do swojego ziomeczka, co tu się uczy. I teraz mam GoPro, który mi wszystko zgniecie na ryju. Dobra, mamy jeszcze... Nawet w połowie nie jesteśmy. Tak naprawdę. Tutaj ja już kiedyś mówiłem, ale... Jakby ktoś chciał na samym końcu e-karpia. Bardzo fajna cukiernia. Ale pogodę mamy naprawdę dobrą. A w tamtym miejscu, jeżeli wieje nam tak jak teraz, a wieje całkiem sympatycznie, to będziemy mieli od tego wypłycenia naprawdę szansę coś dłubnąć. Mamy dobrze zanęcone, tak naprawdę jeszcze tylko punktowo, nawet z PV-kami położymy sobie zestawy, dosłownie po 5-10 kulek na zestaw i wystarczy w zupełności. Jeszcze kawał trochę. O! Ty no. Wiesz, jakby to było dobrze zrobić? On a professional level, it's so objectionable. Shovel, I'm doing dirt with, so every day I work shit. I'm steady slaving, behaving just like I'm roots toting. I feel dejected, rejected, sit on my stoop slowly. And it's better than my jet with the white socks. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day. Jeżeli chodzi o takie łowienie właśnie, to wydaje mi się mega specyficzne, ale fajne. Sam się przekonałeś tutaj, jak to wygląda. Mam nadzieję, że też da się jakoś tutaj w pewnym stopniu też ludziom to pokazać, że jeżeli się chce, to w swojej okolicy, czy nawet właśnie w Warszawie można znaleźć kilka jezior, kilka łowisk, tak jak tutaj Glinianek, Starorzecz, i można spróbować swoich sił, można spróbować coś złowić. Nawet małą rybę tak naprawdę, bo widzicie, pomiędzy fryzjerem, pomiędzy pracą, pomiędzy wszystkim można znaleźć chwilę też, żeby wyskoczyć na ryby. A co ciekawe, na przykład chłopaki będą tutaj z nami, połowa ekipy pojechała do domu, a druga połowa wyskoczyła sobie tutaj na spławik, więc możemy łowić tak naprawdę na co chcemy. No my się skupiamy na misji karp, 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 karp. Zobaczymy. Jesteśmy na przedostatniej miejscówce. Taktyka tutaj na tą wodę jest dość prosta, ponieważ dosłownie chcemy złowić cokolwiek, żebyście też mieli coś tutaj do materiału. Kulki poszły 14-15 mm, nieduże. 3/4 przyponu sztywniak, 1/4 miękka, dlatego że wcześniej na pierwszej wodzie łowiliśmy z wózki, z łódki zdalnie sterowanej, na jeziorku Czerniakowskim łowiliśmy z pontonu. Tutaj łowimy typowo rzutowo, tak jak mówię, 3/4 sztywniak, właśnie po to, żeby nam się to nie poplątało. Te podłużne właśnie rurki antysplątaniowe też się przydają w tego typu warunkach, gdzie musimy sobie rzucić. Do tego delikatna PV-ka, około 5-7 cm długości, pokruszony pelet, stick mix Bolzena Orange i do tego kilka małych kulek 14 mm też w siatce i nie wiem, ze 3 garści dosłownie kulek rzuciłem od tak na wodę. Mamy tutaj
Może wy tego nie widzicie, ale z mojej prawej strony mamy wzdłuż do cypla, w stronę bloków mamy delikatne wypłycenie, nie wiem, na odległości może 20-25 metrów od naszego stanowiska jest wypłycenie i to wypłycenie jest podłużnym grzbietem, które ciągnie się przez około 20-30 metrów. Tam też kokosz ma wędki z prawej strony i obławia bardziej głęboką, głębszą część zejścia do trzcin, czyli ten rów tam, gdzie mogą te ryby przechodzić, albo po prostu tutaj na górce. Mamy też tutaj szansę na amura, dlatego też wrzuciłem troszkę więcej owocowych kulek, z przewagą tak naprawdę owocowych kulek, żeby można złowić chociaż amura. No zobaczymy. Jestem naprawdę dobrych myśli, bo fajnie dzisiaj wiało, ciśnienie jest w miarę równe, załamanie dopiero mamy jutro, więc mam naprawdę dużą nadzieję, że chociaż teraz się coś uda złowić. No a tak jak widzicie, to zadwonienie jest lekkie. A tu można palić ogniska? Nie, grilla chcę zrobić, rybki usparzyć, o co chodzi? Nie, no bo to jakby coś się paliło. No, grill się rozpala. A to nie jest grill, to jest ognisko. Nie, na grillu. To jest grill? Rozpalam podpałkę, żeby rzucić na taskę. Kratki tutaj mam obok. No to dla mnie, moim zdaniem to pan tu ognisko pali. To ja tylko panu mówię, że pan tu ognisko pali. I to jak to nie pan to przerzuci na tą tackę i sobie na chodniku to zrobi, a nie na rzeczy, które może się tu zapalić, przecież pożary się robią. Nie, no jest, bo to wszystko. No dobrze, no ja panu wierzę, ale mimo wszystko w tym śmietnisku wierzę w to, że coś się po prostu nie może zapalić. Aha. Jeżeli pan chce palić grilla, to nie, proszę tak. To przerzucić do tego grilla i tu na chodniku i jest wszystko git, nie? To na chodniku. Właśnie mamy dla was przygotować jeszcze szybką wypowiedź o nowych sygnalizatorach, ale wypadałoby powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Dosłownie mamy po 10:00, branie było nie pamiętam, około 4:00, czy tam delikatnie po 4:00. Na prawym kiju obudziły mnie trzy pyknięcia. Jak już spojrzałem na niego, widziałem, że szczytówka cała się wygina, idzie w bok. I idzie taka delikatna rolka, co no niestety no to są po prostu większe ryby. I no niestety aletkor został przecięty. Z tego co widzę, to normalnie jak ja robię, nawet sam z ciekawości zobaczę, bo nie patrzyłem, jak robię aletkor, to robię go od ramienia do ramienia, czyli nie ma, jest całą długość, czyli nie ma tyle, około 40 cm podejrzewam, albo nawet mniej 30. Nie ma, nawet widzę, że jest delikatnie jeszcze przetarty po całości. No i najzwyczajniej w świecie się przetarł. Gdybym tutaj siedział sam, pewnie bym się tak nie zirytował i nie zdenerwował,
ale no chciałem po prostu jeszcze pokazać tą rybę, to, że można tutaj złowić karpia. No i ten karp był, ale dosłownie tydzień, może półtora przed naszą zasiadką jest tutaj kładka za nami, która wylądowała dosłownie na tamtym cyplu, a ta kładka wcześniej była na samym środku tej górki, na której mówimy i za którą my tutaj łowimy. No tutaj to jest miejsce, które jest bardzo dobre na ryby, no ale niestety ja podejrzewam, że coś na pewno zostało, nie wiem, czy ona się oderwała i cała ta konstrukcja, coś co tam pływa, po prostu jest na dnie i podejrzewam, że to było to, bo to mniej więcej miałem właśnie położone na obszarze, gdzie była ta kładka. No i nic, no niestety się nie udało, ale właśnie, no właśnie takie są też brania z PZW, no możecie czekać tydzień na branie i znowu jedna rzecz nie zagra i potem musicie znowu od nowa szykować miejscówkę i czekać na następne branie, dlatego właśnie te ryby wyczekane smakują zupełnie inaczej, a porażka boli, powiedziałbym nawet nieraz trzykrotnie. No niestety nawet nie wiem jakiej wielkości była ryba, poczułem tylko opór, pójście do dna, na pewno nie była to ryba 3-4 kg. Jeżeli miałbym oscylować, nie wiem, na pewno coś powyżej 8 koło dychy, może więcej, może mniej. Było czuć opór, było czuć fajną siłę, został tylko ścięty letkor. Niestety. Mamy ostatnio praktycznie już dobę łowienia, postaramy się to wykorzystać maksymalnie. Plan na dziś jest taki, że spróbujemy jeszcze połowić z powierzchni. Wbrew temu, jak większość ludzi twierdzi, taka pogoda, tak jak teraz, jest troszeczkę pochmurna, czasem wyjdzie słońce, to jest jedna z najlepszej pogody, jaka może być na łowienie z powierzchni. Ta ryba może tam żerować, może być aktywna. Spróbujemy dwóch miejscówek. No jak nam wyjdzie, to zobaczymy. Widać, też mamy kulkę pociętą, czyli albo raki, albo po prostu zmasowany atak drobnicy. No najważniejsze, że coś się po prostu działo pod wodą, nie? I jeszcze tu wrócimy. Ciasteczku i do roboty. Łukasz pakuje paczki. Dorelajcik na wadze. Ponad 10 kilo. Chyba nawet karton pewnie waży więcej. Co? Plan? No, co teraz działamy? Musimy się po raz kolejny umyć. Zjeść coś, napić. Łazienki, Centrum Narodowy. Potok, Gocławskie, Balaton, Skaryszow. Umrzesz. Właśnie na takie szybkie wyprawy. Fajnie mi się sprawdza ten plecak, dlatego że to, co jest dla mnie mega istotne, mogę go sobie położyć na ziemi i bezpośrednio otworzyć. I cały czas go używać, czy to mieć skrzynkę na akcesoria, czy też boczne kieszonki na worki do ważenia, wagę i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest bardzo fajne i warte zauważenia, to, że wszystkie boksy, wszystkie te małe bagaże, one tu bardzo fajnie się uzupełniają i chociażby nawet możecie sobie uzupełnić je najróżniejsze rzeczy, typu powerbank, ciężarki i tak dalej, więc tak naprawdę tutaj możliwości i konfiguracji jest bardzo wiele, ale tak jak mówię, można to sobie zrobić bardzo sprytnie i zarówno przygotować się na zasiadkę tygodniową, jak i jednodniową. Też takie wycieczki tutaj organizowane po łazienkach, można słuchać o najróżniejszych tematach tak naprawdę i między innymi są też takie wieczorowe spacery. Tutaj z Magdą zdarza nam się przychodzić na takie spacerki i najlepsze w tym wszystkim jest to, że gdzieś ta grupa, umawiamy się
ta grupa gdzieś się tam umawia w jakimś miejscu, często też poza, na przykład tak jak tutaj, na przykład my kończyliśmy kiedyś tutaj taką akcję w Łazienkach, umawiamy się gdzieś poza, tam jest nawet niekiedy po 50 osób i to jest tak naprawdę za darmo i tylko na koniec on mówi, że wiesz, co łaska na przykład, nie? I tam każdy tam piątkę czy dychę wrzuci i tak dalej. Więc fajny taki temat dla ludzi, którzy na przykład w Łazienkach nie byli, a chcieliby sobie zwiedzić, nie? A teraz idziemy, mamy trochę chleba, więc nawet ci, którzy nie byli, nie widzieli karpi w Łazienkach, ja kiedyś miałem okazję tutaj łowić, to zobaczycie teraz, może jakieś karpie. O, że będę tutaj łowił, to przychodziłem sobie oczywiście nęciwem, więc to było troszeczkę inaczej. Ale mina ludzi, którzy jak wchodziliśmy tutaj wieczorem z wędkami, bezcenna. No uwierzcie mi, wchodzenie do łazienek z wędkami, no to nie można łowić, jest generalny zakaz. Chyba spoko, no, zakonnice są. Welcome to forever, man. Let's go. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, nie? Jak ładny jest. Patrz, jaki amur ze trzy dychy jest. Zobacz. Zniszczony tym amurem. Ja naprawdę przychodziłem tu kiedyś nawet z prababcią, ale nie widziałem nigdy takiego amura. Chrystusie niebieski. I'm bigger than alive. Making sure that you know why, because this is forever. Jesteśmy na potoku. Zdążyliśmy tylko coś zjeść i startujemy połowić troszeczkę z powierzchni. Zobaczymy, może się uda namierzyć jakieś ryby. Zaraz przy zajezdni jest fajna zatoczka z wyspą i tam jest w miarę płytko. I czasami ryby tam wychodzą, tylko że no zobaczymy. Pogoda jest nawet spoko, więc troszeczkę jest słońca, troszeczkę pochmurno. Strasznie gryzą komary, więc zobaczymy. Lecimy, nie? Mamy niewiele czasu i sobie od razu tędy pójdziemy. I dawaj, startujemy z tym. Syfem. Zróbmy to. No jak? Wszystkie, cały chleb, wszystko jest. O, tu możemy łowić. Twarde dno, kamieniste. Tutaj można było mieszkać. Ale pogoda spoko ratuje nas trochę, nie? Nie jest tak, o, nawet chyba coś skapło. Nie jest tak, nie ma takiego hardkoru. Trzy pokoje nas przy. Trzeba dosłownie rzucić, wiesz, kilka na miejscówkę i zobaczyć, nawet nie chcę rzucać, o, ale gryzą, nie chcę rzucać za dużo, bo te kaczki przypłyną, nie? Więc to też, jeżeli bierzecie pod uwagę to, że, no już są, zobacz, jeżeli chcecie łowić z powierzchni, to trzeba, no, rzucić kilka miejsc, zobaczyć na wodzie po prostu, gdzie się coś dzieje i tam dopiero rzucać, bo, no, tutaj nawet widać, już są koledzy, nie? I koleżanki. Tu może być tak, że nawet nam się nie uda tego tu zrobić. Widzę, one się z całego stawu spływają. No bo mówię, no to jest taki temat właśnie, niestety. Fajną opcją jest to, tak jak na przykład mówiłem w Holandii. Tutaj nie mamy nad sobą praktycznie gałęzi, może gdybyśmy mówili z drugiej strony,
ale tutaj w tym miejscu mogę sobie po prostu wysunąć maksymalnie, maksymalnie ustawić rozstaw Explorera tak, aby był on po prostu długi. A w wersji na przykład, gdzie potrzebuję się gdzieś skradać pod drzewami i tak dalej, skracam sobie całkowicie wtedy i mam wędkę, gdzie mogę operować bardzo szybko pod nawet najgęstszymi nawisami, za nawisami drzew. Tak więc mamy tutaj bardzo uniwersalną wędkę. No i tak jak mogliście zauważyć, korzystam, o, się co zaczepiło, korzystam z niej zarówno do łowienia dna, jak i do powierzchni, bo jest, dzięki temu jest po prostu bardzo, bardzo uniwersalna. No i dobra, sytuację mamy teraz taką, że jest mnóstwo tutaj ptactwa, więc podejrzewam, że sytuacja może być mimo wszystko ciężka, ale spróbujemy. Biorę skórkę, zginam na pół, ale komary jadą tutaj w nas. Niestety zapomnieliśmy wziąć mugi i to może być problem. Przez skórkę delikatnie zrobimy tak, ale jest jazda. I dobra, zobacz, ile jest kaczek, nie? Sobie delikatnie PV-eczkę jeszcze dajemy na haczyk. Serdecznie pozdrawiam, ale jest rzeź, Lenego, który pokazał mi ten patent. Tak to wygląda. Dzięki temu tak naprawdę nie potrzebuję, chociaż mogę użyć babli, ale dzięki temu mogę też rzucić sobie dalej i po prostu sprawdzać na szybko, a także łowić bardzo blisko, nie płosząc ryb, bez żadnego dodatkowego obciążenia. Dobra, zarzucimy, zobaczymy, gdzie jest najmniej ptaków. Jakieś delikatne zbiórki były, ale to była drobna ryba, nie? Więc się domyślam, że one to zaraz wszystkie się tam zlecą. Zobacz, co się dzieje. Ja podejrzewam, że zaraz zarzucimy i stąd spieprzymy. I teraz fajnie będziecie mogli zauważyć. Plus jest taki, że kaczki, zarzuciłem chleb i one tego po prostu nie widzą, nie zwracają na to uwagi. Gdybym rzucał tam chleb, po pierwsze nie dorzucił mi tam ręką. I one w ogóle nie zwracają na to uwagę. Za chwileczkę ten chleb, dosłownie ta PV-ka się rozpuści i ten chleb się rozpłynie w całej okolicy. O, już się nawet rozpuszcza, widać. W okolicy przynęty. Mieliśmy już miejscówkę. Jesteśmy na, można powiedzieć, przedostatnim naszym przystanku. Jeziorko Gosławskie, Gosławskie Balaton. Co, no próbujemy coś złowić z powierzchni, jest to taki najszybszy temat, żeby to zrobić. Spotkaliśmy jeszcze spinningistów i przynajmniej wiemy, że wiesz, coś się może tutaj wydarzyć, więc najpierw ich poszukamy, aczkolwiek jest wiatr, więc nie wiem, czy cokolwiek zauważymy, no ale próbujemy, zrobimy tutaj maksa, chcemy wyciągnąć maksa i za chwileczkę robimy ostatni przystanek z Karszewskiej, tam już zostaniemy sobie na nockę. No. Sytuację mamy taką, że udało nam się zlokalizować karpie. One są najprawdopodobniej w środkowym obszarze tutaj, co jest całkowicie standardowe. Bywają tutaj przy brzegach i kilka sztuk nawet widzieliśmy. To nie są duże ryby, ale w większości jednak są na środku. Dlatego
pomimo tego patentu, który tam pokazywałem wam na potoczku z PVA, zamontowałem takiego babla, on jest troszeczkę uszkodzony, ale to nie szkodzi całkowicie. Nabraliśmy wody mniej więcej w 3/4, tak żeby można nim było po prostu dalej rzucić i on bardzo ładnie będzie nam się tu układał na powierzchni tak naprawdę, dlatego że tutaj do odcinka przyponowego użyłem hooklinka do ziga i floatera tego typu. Pamiętajcie, że tego typu materiał jest o tyle istotny, że on po prostu najzwyczajniej w świecie nam pływa i całość będzie nam się bardzo fajnie układała. Jeżeli chodzi o tą odległość, to ja tutaj robię sobie po prostu tak jak letkor u siebie, od dłoni do barku, tylko i wyłącznie po to, żeby, no nie wiem, jeżeli ryba jakkolwiek może zauważyć coś takiego na powierzchni, to chciałbym, żeby to było jak najdalej, tak? W tego typu, właśnie w ten sposób zostało to wykonane. No i to mi daje tą przewagę, że mogę dorzucić dalszą partię wody. Na początek spróbujemy na standardowo z normalnym kawałkiem chleba, który mam nadzieję nam się nie rozleci, ale tam jest skórka w środku, więc wszystko powinno ładnie to sobie opaść. I jeżeli z tego nic nie wyjdzie, to zakładamy PV-kę, mamy ich dosłownie kilka, mamy godzinę jeszcze, żeby ruszyć na ostatnią wodę, na nockę. I tyle, próbujemy. I tak wygląda mój zestaw do łowienia typowo z powierzchni. Babla wam już pokazywałem. Tutaj na gumeczce mam zrobiony chleb. Chodzi o to, żeby mniej więcej tak jak na ziga, haczek był ustawiony w ten sposób. I do tego dałem jeszcze PVA. To wszystko ładnie sobie przede wszystkim dalej poleci. I wpadając do wody, siatka się oczywiście rozpuści i w okolicy pojawią się chlebki, niektóre sobie ładnie osiądą, linka ładnie pływa. Jeszcze tylko ryby były w łowisku, na pewno będzie branie. Chcę teraz zdecydowanie rzucić dalej. No i to jest właśnie ta funkcjonalność Explorera, gdzie wysuwam go sobie po prostu na maksa. A resztę już znacie, bo wam mówiłem. Wędeczka jest dłuższa o kilkadziesiąt centymetrów, co daje mi możliwość na pewno dalszego zarzucenia. Ciepaj będą, ryby będą. Dobra, gdzie jest jakiś capr? Generalnie rzecz biorąc, to wszystko jest w rękach wedla teraz. Wedel time. Co jeszcze szybciutką zupkę wciągnęliśmy z kokoszem. A tak jak możecie zauważyć, za nami wedel. Nawet widać jeszcze graffiti. Czyli to jest cały mur, który oddziela. Tu jest część biurowa, tam jest część, gdzie jest robiona wasza ulubiona czekoladka, jeżeli oczywiście próbowaliście wedla. Myślę, że większość z was tak. Jeżeli widzicie tutaj ten cieniutki parkan i dosłownie wodę, mamy, nie wiem, z 1,20 m, może z 1 metr miejsca na spanie, na zarzucenie wędek i za chwileczkę wam to wszystko pokażemy. Miejscówka, tak jak możecie zauważyć, do najłatwiejszych technicznie nie należy. Mamy dosłownie tutaj 1,5 metra przestrzeni, tak jak widzicie, za nami jest płot.
Za nami też jest bardzo ruchliwa trasa. Z prawej strony zaraz mamy Narodowy, z lewej Fabryka Wedla. Nie wiem, to już zapewne kilka razy wam powiedziałem, ale tak chcę wam pokazać już finalnie, gdzie siedzimy i na jakim miejscu. Oprócz tego za mną jeszcze jest traktor. No i takie bardzo fajne, specyficzne miejsce. No, siedzimy tutaj na zatoce. Tą zatokę tutaj nęciłem 2 tygodnie. Ryby tutaj się pokazywały. Jedyne, no, co jakby mnie martwi, to fakt, że od kilku dni wywiewa tutaj wiatr, więc jak to z zatokami? No, ja bardzo często powtarzam, czy to na swoich filmach, czy to nawet w tekstach, że zatoki to jest bardzo mocny taki hibił trafił. No, albo możesz mieć rybę za rybą, albo możesz po prostu nawet nie mieć 2-3 tygodnie brania. Wszystko zależy od tego, gdzie ta ryba aktualnie przebywa. No, tutaj było nęcone. Jakieś oczka się tutaj pokazują, drobnica jest na pewno, może za tym też przyjdzie, bądź jest tutaj gdzieś karp. Spróbujemy coś złowić, taktyka jest prosta, znowu stawiam na małe kulki, na tak zwane dosłownie cokolwiek. Mam nadzieję, że teraz nie będzie letkor miał się o co przetrzeć, chociaż jedno branie uda nam się zrobić na sam koniec. Tym bardziej, że już by wypadało, no ale takie jest PZW. Ciśniemy dalej, za chwileczkę będzie ciemno, więc musimy jeszcze zarzucić, w zasadzie kokosz już ma zarzucone. Ja jeszcze tylko PV-ki załączę i rzucam pod grążele. Ostatnia nocka, też na pusto. Tak właśnie wyglądają nasze zbiorniki PZW. Zapewne nie wszystkie, ale trzeba im troszeczkę czasu poświęcić i przede wszystkim się wstrzelić. Na zakończenie jeszcze chciałem wam powiedzieć, że praktycznie każdą miejscówkę, bynajmniej tutaj w Warszawie, nie tylko na filmie, ale oczywiście za każdym razem, kiedy odwiedzamy, zawsze ją sprzątamy. Tutaj kokosz też widzi, że kiedy wchodzimy, no jest dosłownie wszystko. Od flaszek, browarów, pełen zakres, nie będę tutaj wymieniał, bo idzie się niekiedy po prostu pożygać najzwyczajniej w świecie. No my to zawsze sprzątamy, staramy się zachować to w jak najlepszym porządku, pomimo iż zmieniamy te miejscówki niekiedy co 2 tygodnie, a po prostu wracamy i jest znowu tak samo, albo nawet i gorzej, więc tutaj apeluję też do was, żebyście sami dbali o swoje własne wody, bo nie będę tutaj wymieniał po firmach, czy też z ksywek. Ludzie, nawet karpiarze, zostawiają śmieci i to nawet dipy firm, przez które są sponsorowane, więc to jest po prostu straszne i przykre. Zabierajmy to, zabierajmy chociaż to, co sami przynieśliśmy. Tak jak mówię, no my tu mamy teraz już praktycznie całą siatkę pełną, a siedzieliśmy dosłownie na 4 metrach tutaj, więc zbieramy te śmieci, skąd byśmy je przyszli. I tak mówię, praktycznie to się dzieje za każdym razem, a nawet młody, który mieszka obok Jeziorka Czerniakowskiego, i to jest to, co mówiłem, chociażby nawet o rezerwacie. Wiele takich miejsc ma po prostu miano rezerwatu, a tak naprawdę są typowym śmietniskiem. My, karpiarze, mamy zakazy jakieś, nie możemy tam łowić i tak dalej. A taki młody, który chodzi, na przykład ostatnio wyjmował krzesło, wchodził do wody, wyjmował jakieś stare krzesło. No i tak to wygląda. No po prostu jest syf, ale tak jak mówię, no nie wiem, czy tutaj kokosz wam wrzuci, ale jeżeli godzimy się na takie sytuacje, gdzie na przykład widzimy, tak jak my widzieliśmy, że ktoś rozwala śmietniki, pali ognisko, jeżeli godzimy się na takie sytuacje, to w moim mniemaniu pozwalamy na nie, jakby dokładamy się do nich. Nie możemy się na to godzić, po prostu zwracajmy uwagę. Wczoraj tutaj Krzysztof też miał z Marcinem sytuację, gdzie szli do nas górą, i jakiś człowiek przeszedł, tylko minął się z nimi i rzucił puszkę tutaj gdzieś w naszą stronę. No. Chłopaki przyszli grzecznie, zwrócili kulturalnie uwagę.
no pomimo tam jakichś jęków człowiek przyszedł i to zgarnął te śmieci. No ale jakby jest to na tyle istotne, że moim zdaniem powinniśmy wszyscy na to zwracać uwagę. Ja wierzę, gorąco wierzę w to, że tutaj widzowie, wy na pewno patrzycie na takie rzeczy, ale zwracajmy po prostu, czyśmy, żeby po prostu zachować w czystości taką miejscówkę, jaką zastaliśmy, zostawić ją i tyle. Jeżeli się podobało, mam nadzieję, że zostawicie suba, klikniecie dzwoneczek i będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami Foxa, bo na pewno wrócimy z większą ilością ryb, ale chcieliśmy pokazać wam po prostu taki kontrast. No i tyle, no. Słuchajcie, to już koniec naszej 5-dniowej przygody. Można powiedzieć, w samym środku Warszawy. Chcieliśmy dla was przygotować materiał, który pokaże nasze łowienie, pokaże troszkę nowości. Chciałem też dla was złowić kilka ryb, no ale to już powtórzę się po raz kolejny. Łowiliśmy tutaj na zbiornikach PZW albo tak jak na Cietrzewiach, zbiorniku licencyjnym. I macie tutaj fajny kontrast i porównanie, jak te zbiorniki wyglądają. No niestety nie są one w ogóle proste, są to ciężkie wody ze śladową ilością tak naprawdę ryb. Ale jeżeli się chce, jeżeli poświęcicie troszeczkę czasu, jeżeli nie chcecie wyruszać gdzieś dalej na karpie, możecie też to zrobić w Warszawie, możecie też to zrobić w waszym mieście, bo właśnie taki był zamysł tego filmu, abyście ruszyli się, abyście mogli spróbować złowić cokolwiek w miejscu, w którym mieszkacie albo w jej okolicy, bo praktycznie wszędzie można powiedzieć, czy to w naszym kraju, czy w Europie, jeżdżąc po zachodzie, czy to w Holandii, gdziekolwiek indziej, wszędzie możemy znaleźć zbiorniki małe bądź większe, w których możemy zlokalizować karpie i łowić je nie tylko z dna, ale także z powierzchni w najróżniejszy sposób. Tak więc jeżeli chodzi o to, żebyście ruszyli się z domów, zróbcie to, spróbujcie zlokalizować karpie w swojej okolicy, a może uda wam się złowić piękną rybę, tak jak na przykład mi na Jeziorku Czerniakowskim, ryba, która ważyła praktycznie, wjeżdżała pod granicę 20 kg. I taki właśnie był zamysł tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobała taka forma. Na pewno spotkamy się jeszcze na typowym łowieniu miejskim, a następny plan z kokoszem wybierzemy już taki, żebyście mogli popodziwiać sobie troszeczkę więcej ryb. Ja was gorąco zachęcam do subskrypcji, abyście subskrybowali kanał, będziemy jeszcze więcej nagrywać. I mam nadzieję, zobaczymy się niebawem. Nie tylko na Foxie, ale na Karpiowym Szlaku.